Cecylia jest 4 razy starsza od Gabrysi, a Gabrysia o 3 lata młodsza od Cecylii. Ile lat mają Gabrysia i Cecylia? Więc zachęcam cię może, abyś przerwał oglądanie tego filmu i sam rozwiązał to dosyć proste zadanie. No dobrze, skoro to może zaczniemy, więc tak. No mamy tutaj dwie niewiadome, czyli może nie chce, to jest wiek Cecylii. No i może G, wiek Gabrysi. No i spróbujmy teraz zapisać w formie równań tę informację, którą dostaliśmy w tym zadaniu. Czyli tak, Cecylia jest 4 razy starsza od Gabrysi, tak? Czyli wiek Cecylii to jest, może trzymajmy kolory, czyli tak, wiek Cecylii to jest 4 razy wiek Gabrysi. To jest pierwsza informacja. I druga informacja, że Gabrysia jest o 3 lata młodsza od Cecylii. Czyli druga informacja to jest, że wiek Cecylii to jest wiek... No Gabrysia jest o 3 lata młodsza, czyli do wieku Gabrysi trzeba dodać 3. No i w ten sposób dostajemy prosty układ równań na dwie niewiadome. No i on jest w takiej postaci, że chyba metodą podstawienia będzie najlepiej rozwiązywać to, ten układ równań. Mianowicie, prawda, tutaj mamy, że C to jest 4G, a więc w miejsce C w drugim równaniu podstawiamy 4G. Czyli dostajemy tak, 4G to jest G plus 3. Teraz co? Odejmujemy G od obu stron. I w ten sposób dostajemy po lewej stronie 3G, po prawej G znika, zostaje sama trójka, 3G jest równe 3, dzielimy przez 3, w ten sposób otrzymujemy G równe 1, no czyli Gabrysia ma rok, a wobec tego tutaj Cecylia, skoro znamy już, no to możemy użyć jednego z tych dowolnych dwóch równań, 4 razy wiek Gabrysi, 4 razy 1, czyli to jest 4. Tak, wobec tego Cecylia ma 4 lata, a Gabrysia 1 rok.